Przekaz od Pana Jezusa do żywego płomienia. Kochane słodkie dzieci, ufajcie mojemu świętemu sercu i nigdy nie powątpiewajcie. Codziennie, oddając mi się poprzez swoją świętą matkę, pozwólcie, abym wraz z nią mógł wami dobrowolnie kierować. Kierować tak, abyście swoim życiem pomagali mnie zbawić duszę. Kochane dzieci, ufajcie stale mojemu świętemu sercu i bądźcie spokojne, wyciszcie się, bo jeszcze panuje w was chaos i jesteście niespokojne. Musicie bardziej zaufać, słodkie dzieci, zadbajcie o swoje zdrowie już teraz, bo niedługo nie będzie można nic zrobić, gdyż rozpoczną się kary fizyczne dla świata. U wielu z was nastąpi niepokój. Jest przyczyną licznych chorób. Ofiarujcie mi swoje cierpienia poprzez przeczyste ręce mojej przebłogosławionej Matki. Łączcie swoje cierpienia z moimi w cichości. Uciszcie swoją nerwowość, poskramiając ją. Uczcie się coraz większych udziałów w moim krzyżu, bo właśnie w ten sposób przypominam wam, że bardzo was kocham. Nie bójcie się cierpienia. Niektórym z was ujmę cierpień, lecz nie wszystkie, a trwać one będą aż do czasu przejścia do nowej ery. Koniec wkrótce nastąpi. Zaufajcie bezgranicznie, nie bójcie się niczego. Leczcie swoje dolegliwości, bo już niedługo będzie to możliwe tylko pod warunkiem przyjęcia znaku bestii. Nikomu z dzieci Bożych nie wolno przyjąć tego znaku. Kochane dzieci, postarajcie się, aby wasze rodziny regularnie co miesiąc się spowiadały, aby nie opuszczały niedzielnych mszy świętych. Niech wszyscy czytają książki religijne. Odmawiajcie w rodzinach cały różaniec święty i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wiele z was, słodkie dzieci, narzeka na niepowodzenia i stałe braki. Wiedzcie, że tam, gdzie mnie nie chcą, ja nie będę błogosławił. Jeszcze w tym roku wiele dzieci dowie się, co to znaczy brak mojego błogosławieństwa. Niedługo rozpocznie się głód, a wasze zbiory zaczną gnić. Plaga myszy będzie rabować, co się da. Ceny żywności skoczą w górę. Wielu z was nie będzie stać kupić podstawowych produktów. Zadbajcie więc o błogosławieństwo Trójcy Świętej. Czas karania rozpoczął się. Karanie będziecie odczuwać coraz dotkliwiej. Kochane dzieci, które pełnicie naszą wolę, nie obawiajcie się, bo poślę do was aniołów dla waszej obrony i sam będę o was dbał. Kocham was i wszystkich wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.